Siema, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Riz Rocks. Dzisiaj słuchajcie SnowRunner w odcinku i powiem wam, że dzisiaj mam ostatni kontrakt, średnie kłody do dostarczenia. No i do tego jeszcze jakieś tam czasówki do porobienia. No i SnowRunner na 100%, na stówkę, bo trzeba już kończyć. Słuchajcie, zaraz faza piąta wchodzi, 24, więc dzisiaj mamy który? 11 dzisiaj mamy. Więc faza piąta wchodzi, gdzie w tej fazie piątej będą dwie mapy. No i mi się one bardziej podobają, te nowe mapy. No i liczę na to, że będą o wiele bardziej przyjemne, jeżeli chodzi o teren. Również Tatry nowe wchodzą. Oprócz Tatr podejrzewam, że no może jeszcze jakieś ciężarówki będą, bo to Tatry będą chyba nam tak dane, a oprócz tego może coś jeszcze, no zobaczymy. No w każdym razie dwie nowe Tatry, dość ciekawe. No i wiecie, no i trzeba tutaj tego SnowRunnera czasnąć do końca, bo ja w niedzielę, jak będę robić lajfik, to ja bym chciał na lajfiku pojeździć u kogoś. U kogoś coś tam popróbować porobić. No bo ja tutaj też mówiłem, że u mnie robimy koopy, ale ja tam u kogoś też bym porobił. Jak ktoś będzie miał jakieś nieznalezione pojazdy czy coś takiego, to ja bardzo chętnie bym do kogoś skoczył na koopa i poszukał tych pojazdów, pomógł po prostu, nie? No dobra, tu oczywiście, słuchajcie, kwintesencja fazy czwartej, czyli Ziggs w akcji, przyczepa na średnie kłody. No i jadę po te średnie kłody, nie? Jadę. Akurat po te średnie kłody jest tutaj dość niedaleko, bo tu zaraz, tak prawdę mówiąc, w lewo, w prawo już mamy średnie kłody, zresztą tam na drodze nawet mam gdzieś tam wywalone te średnie kłody. No bo z koopu wiadomo, jak kogoś tam wywaliło w czasie koopa, to ładunek leci na glebę i po prostu leży sobie, nie? No więc ja te średnie kłody sobie tam usunę. Przy okazji jakieś tam przyczepy pousuwam, bo powiem wam, że no, jeżeli chodzi o kasę w SnowRunnerze, to no zobaczcie, powyżej 4 milionów, więc stałem się troszeczkę taki leniwy i nie chce mi się tych przyczep odwozić. Na początku SnowRunnera z każdej mapy zwoziłem te przyczepy, bo chciałem mieć wszystkie ciężarówki w grze. Miałem wszystkie ciężarówki, potem się okazało, że jak chciałem daną ciężarówkę, to zanim przeklikałem przez tą ciężarówkę, przez ten cały mój magazyn, no to długo to trwało, więc zostawiłem sobie tylko kilka pojazdów. W szczególności mam chyba 4 czy 5 Ziggsy, więc też będę musiał te Ziggsy troszeczkę posprzedawać. Chyba z dwa sobie zostawię, bo jeden taki do jeżdżenia, drugi jakoś, chociaż wiecie, no kupić Ziggsa to jest moment, nie? Dobra, tutaj mamy taki przejazd, gdzie tutaj na przykład troszeczkę tak czasami nie szło niektórymi ciężarówkami z X-em. Pięknie. Dobra, tartak jest tu w prawo, ale ja pojadę kawałek prosto, bo tam leżą kłody wywalone. Ja sobie od razu je usunę. Jakoś tu przy drodze są te kłody. O, chyba tam nawet z przodu są te kłody. Ja cię zobaczę. O, tu są, widzicie, średnie kłody sobie leżą. No, to trzeba je tam skasować. No i właśnie, słuchajcie, zaleta grania zwykłego trybu. Ja wam powiem, że ostatnio w ogóle przestałem grać trudny tryb. No bo jakoś tak mi się nie chce jeździć po ciemku, powiem wam. Jakoś tak mi jednak to jeżdżenie w dzień bardziej mi odpowiada i strasznie szkoda, że tutaj, o zobaczcie, tutaj sobie leżą. Jedna kłoda i tu. I tu coś jeszcze. O, i tam dwie. No to tutaj chyba przyczepy spadały, te kłody. O, to od razu
porządki na mapie. A tutaj przejadę, przejadę. No Zix nie przejedzie, no jak Zix nie przejedzie, no proszę was. No elegancko, elegancko, tu przez las i... No, więc średnie kłody mam dostarczyć do miasta. W ogóle to miasto tutaj, wiecie co, to miasto tu na mapie. O, to tu jest miasto, ja bym to raczej jakąś wioskę podał, że to jest wioska, nie miasto. Ale dobrze, bo tam od razu jest czasówka. A ja słuchajcie, na live'ie robiłem czasówkę i się zagadałem, zatrzymałem się i zacząłem coś tam opowiadać, opowiadać, opowiadać i zacząłem sobie jechać i sobie pomyślałem, kurde, a gdzie ja tutaj jadę i... A ja robię czasówkę, ja chyba z 2 minuty stałem i o czymś opowiadałem i nie zrobiłem złotego medalu. Więc ja od razu tą czasówkę tam sobie odpalę i bez gadania po prostu pojadę i ją zrobię. Bo jeżeli chodzi o tą runnera, jeżeli chodzi o tą tutaj fazę, to mam 87%. 87%. Dobra. Ładuj, proszę. Mamy średnie. O, tu niezłe błotko jest. Tu jest taka pułapka, taka, że słuchajcie, niby tutaj, wiecie, teren taki, że codziennie odwiedzany, nie? A tu jest tak rozjeżdżone, że o. Proszę. Ale fajnie, lubię jak tak błotko leci. O, i w takim przypadku wysoki bieg może być za szybki, bo chyba się, no, za szybki trochę dałem, ale już otrzymam go trochę na tym szybkim, niech trochę tym błotem porzuca. O. Jednak za szybki. O, po drodze jest przyczepa. Słuchajcie, tą przyczepę też muszę skasować, żeby sobie tutaj posprzątać trochę te mapy. No, to widać, że akcja była z live'u. Czekajcie, czy będzie... Usuń przyczepę. No i dobra. Chociaż szkoda, że kasy się na nią nie dostaje. No, ale ja mam tyle tych kas jeszcze w kopie. Jak gdzieś tam pojeżdżę, to... Jak u kogoś porobię kontrakty, to wtedy też kasa wpada. Poza tym ja nie potrzebuję tu już w SnowRunnerze więcej kasy. Przecież darmowe ciężarówki, teraz znowu dostaniemy Tatry i co z tą kasą robić? No można by za tą kasę pokupować ciężarówki i je tam powystawiać na przykład i zobaczyć, czy gra wytrzyma tyle ciężarówek. Na przykład pokupować najtańszego skauta i go gdzieś tam sobie powystawiać i ten, no ale no... O, i tu się przydaje teraz wysoki bieg, widzicie, bo on tak jechał sobie, zszedł na niższy bieg, znowu, a jak damy sobie wysoki bieg w takim terenie, to wtedy on nie wachluje tutaj nam biegami, tylko cały czas równo jedzie, czy pod górkę, czy z górki, on tam nie przełącza tych biegów. To i do tego właśnie się nadaje ten wysoki bieg, nie? A jak tak jedziemy w terenie, on tak jedzie, jeden, dwa, pyk, jedynka, i wtedy właśnie wysoki bieg. Jedziemy. O, zobaczcie, w tym miejscu na przykład jadę na trójce, tu sobie dam wysoki bieg, bo on by mi się tu zaraz, jak wiedzie, wjechałby w błotko, to za chwilę by mi zszedł na jedynkę i się tam... O, a ja sobie tutaj na wysokim biegu. O.
równą prędkością, proszę bardzo. O. Pięknie. Wieża pada, fajny klimat. No i dobra, automacik tutaj. Zaraz czwóreczka. Dobra, i teraz jak tam jechać tak najbliżej? Wiecie co? Tu można przejechać przez te takie przez sam środeczek. Wiesz? Nie, słuchajcie, ja mam Zixa, no. Ja mam Zixa, nie będę jeździł gdzieś tam wokół, skoro mogę tutaj na skróty sobie polecieć. Wysoki bieg. Nie, tu akurat w tym terenie wysoki bieg nie za bardzo, słuchajcie, bo za mocno mieli, koła się w miejscu kręcą, nie da rady. Słuchajcie, jak coś, jakbyście widzieli, że za jasno jest, bo mam okno odsłonięte i bardzo nagrywam z rana o 10:00. Bardzo ładne słoneczko dzisiaj, takie no świetne do vloga na zewnątrz. A propos vloga, to dostałem od kurierów info, że dzisiaj mają przyjść do mnie mikrofon i tak dalej, więc jak tylko przyjdzie, to będę robił unboxing, a później testy w terenie na wietrze, jak się sprawdza nowy mikrofon i mam nadzieję, że będzie już teraz. Jak będę robił vloga i zawieje wiaterek, to nie będzie. No i dobra, jestem już tutaj przy tym miasteczku. W tej wiosce. Chociaż tyle budynków, to może to i miasto. W takim terenie to miasto. Niebezpieczna droga nazywa się ta. No była niebezpieczna. Tum, 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 tum. Dziękujemy bardzo. Zaliczone. Przyczepkę muszę odczepić. Dobra, teraz szybko czasówkę. Na tą czasówkę jest chyba z 8 minut. Ale tu jakby ktoś nie widział, nie widział moich poprzednich czasówek, to tą czasówkę trzeba sobie włączyć, zobaczyć jak idzie trasa, a później ją zresetować, sobie znaczniki porobić. Zobaczcie, odpalamy sobie czasówkę, nie?
Tyk. Ja na live też tak robiłem. Bardzo dobry sposób. Akceptuj. I robimy teraz pyk. Jak on ma tu? Punkt pierwszy jest tu. Ale to nieważne. To można polecieć tak. Pojedziemy sobie, patrzcie, tu. Tu. Tu pod górkę. Tutaj. O, i potem w tamtą stronę. No. To teraz tak się robi. Już mamy sobie wyznaczone punkty. Trzeba sobie obrobić. A to ja tej czasówki chyba nie robiłem na live. Bo ona taka trochę za szybka jest tutaj moim zdaniem. Dobra, wyznaczenie znaczników. Patrzcie, obrócenie ciężarówki 40 sekund. Sobie wjeżdżamy. Dajemy, pokaż zadanie. Zresetuj. Mamy 0-0. Ruszamy. O. A czemu tu stoi przyczepa jeszcze? Ojej, no jakaś przyczepa tu stoi, mi się ona tu nie widzi. Dobra. Dobra, dwie przyczepy usunąłem. 5 sekund mi poszło, ale to nic. Tu mamy taki przejazd? Mamy. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz odbiję tu w lewo, odbiję. Dobrze, dobrze, nie ma górki lodowej, tylko jakieś takie schodki są. Ja tu po schodkach powinienem wyjechać. O, o, o! Ej, 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 ty! Dawaj! Zix, dawaj! O, mijamy pomnik jakiś tutaj. Fajnie słoneczko świeci. Ławki? Dobra, dawaj przez ławkę. No, ławki już tutaj. Już za bardzo nie ma. Dobra, ja tu przejadę? Przez te przejadę. No muszę przejechać, no nie ma opcji. Przez krzaczory, przez drzewka. Jak tutaj tylko podjadę, to już potem jest prosta droga od znacznika do znacznika. Już jest luz. Żeby mi się gdzieś tu o drzewo jakieś nie zahaczył. O, cyk, cyk, tu. Pięknie. Dobra, i patrzcie, mamy prostą drogę przez wszystkie znaczniki. Tylko obróć, obróć, obróć. Dawaj, rura. Tu też jakiś pomnik Lenina pewnie. Zaraz zobaczymy. O, i tu jest miasto. Nie znam gościa, może to i dobrze. I tu jest miasto, tam to jakaś wiocha była, co dostarczałem te kłody. Dobra, kolejny pyk, zaliczony. I czasówka zrobiona. Pyk, pięknie. Dobra. Zobaczmy, co tu na tej mapie zostało jeszcze. Aha. Tu śmietnik, patrzcie, tu jakieś te przyczepy, coś tam do usunięcia. A, to sobie kiedyś zrobię. Tu jest jeszcze czasówka przy bramie. Król Gór. No to do Król Gór to lepszy by był Tatarin. Tu najadę będzie. Tylko, zobaczcie, tylko Król Gór mi został. Ale jest tak blisko do tego, że nie chce mi się w zasadzie zanim tam pojadę, zanim... Tu tak blisko stoję, sobie pojadę jednak z X-em. Patrzcie, tu mam jeszcze paliwko. No, będzie trzeba z X-em, no bo przecież tutaj jest taki kawałeczek, patrzcie, tak blisko, tylko tu przez ten się przejechać. Poranna kawusia.
Zobaczmy, ile mi zostało w ogóle? 89%. Więc nareszcie map jeszcze czasówki mam do porobienia. Czekajcie, tu trzeba na prędkości, dawaj. Pełen gaz. Dawaj, 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 tu jedziemy, 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 jedziemy. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Dobra, słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i do zobaczenia w następnym. Z tej strony Rizox, siema. Oh.